teraz oni. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam serdecznie. Darek Basiński. Dobry wieczór. I Jacek Borusiński. Ja przepraszam, ja ze swoją kawą. No, nie podałem ręki. Ale nie masz tego. Nie masz spodeczka. To ja i tak wylewam, także. Czyli to, Jacek, tak. Wylewasz? Oczywiście, no to. Ale pas musicie zapiąć. Ja wiem, tylko drogę ustalamy. Przejścianko, musimy tutaj później się zamienić. Tylko nie wiem, czy w trakcie jazdy będziemy to może robić. Nie, w trakcie jazdy ja wam nie pozwolę. To na wstaniemy na chwilę. Oczywiście, że tak. Ale będziecie. Tędy. Dobrze, tak, tędy. No pewnie, że tędy. No. A ktoś jest, przechodził ale tędy? Zobacz, ja, jeszcze nikt nie przechodził. No, ale właśnie, no, tak, zróbmy coś historycznego. Historycznego. Nie bójmy się tego. O tym za 50 lat będą mówić. Nie, tam. Ale daj spokój, widzisz, o czym się dzisiaj gada w Polsce. No właśnie. Nie, ja właśnie, ja nawet o tym myślałem, że 50 lat temu, albo 60... Sztumanowicz, tak? Na pewno jakiś minister... Sztumanowicz. Nie wiem jaki, ale była ogromna afera. I w tym czasie Jeremi Przybora pisał swoje teksty, prawda? Tak. I dzisiaj o tym ministrze... Moja żona dzwoni... Nic nie wiadomo, nic o nim nie wiemy. Natomiast o Jeremi Przyborze dalej... Dalej go podziwiamy, śpiewamy jego piosenki, dokładnie, mówimy jego teksty, prawda? A o ministrze? Nic. Cisza, cisza. I jak dzwoni do niego żona, jaki jest pokorny nagle. Taki, no tak. Jestem pokorny? A nie, żona. Żona robi korektę tylko tutaj. Dziękuję. Ale co? Źle wyglądasz? Źle wyglądasz? Czy nie, jest okej. Okay. Przestań, jest spokój. Co jej się nie podoba z nami? No, że właśnie jesteśmy w zespole szerokim, to trzeba powiedzieć. No ja powiedziałem, że była kobieta, ale teraz jest. Jej nie ma. Z nami no. Dzisiaj. Nie no. Gdzie? Z tym dzwoniła już moja żona, która była na scenie. W teatrze Ateneum, gdzie chyba będziemy grać częściej, w Przybora na 102 z Magdą Umer. Mhm. I były dwie kobiety. Znaczy moja żona i Magda Umer. Legendarna żona z telefonem i Magda Umer. Pozdrawiamy naszą ciocię, która być może nas ogląda, tak przynajmniej się zarzekała. Ciocia Mizeria, taką postać. Mój wydawca powiedział mi, że wy bijecie ludzi, którzy mówią o was kabaret. Wiedziałem, że tak będzie. Więc ja tylko ja razu specjalnie przygotowałem okulary, żebyśmy zmienili temat. Dlaczego te okulary pomagają na głos? Ponieważ człowiek się skupia na widzeniu przez takie multiprzesłony, otwory. Wtedy i głos oczywiście zaczyna działać, a ja mam zapalenie krtani, co bardzo chętnie witam. Co u człowieka sceny jest przechlapane. No wczoraj było ciężko, muszę powiedzieć. Musiałem bardzo się dużo nassać różnych tabletek. Zresztą robię rozgryzy witaminowe, takie natłuszczające gardło. I A plus E. Legendarne. Tak, też oczywiście, no. Ale w ogromnych ilościach. O Jacie, wracacie w roku, w którym 2019, o ile 18 był dla wielu rokiem symbolicznym, bo to była stówka, to dla was 19 jest takim stuleciem, co? Och, no każdy. Tak, staramy się to przeciągnąć na ogromny przedział czasowy. Tak. Żeby można było dłużej, mocniej. Wczoraj mieliśmy taki wywiad z panem z przeglądu, z takiego tygodnika, i mówił o kimś, ale zapomniałem niestety, moja pamięć jest niezwykle, z czego się cieszę też krótka. I ten pan wspominał o kimś, kto obchodził w wieku 70 kilku lat co rok swoją rocznicę okrągłą. Ja bardzo przepraszam, chciałem powiedzieć, że tak. Jeżeli ja się będę powtarzał, to wynika to z tego, że nie słyszę kolegi, bo tak mówi... Ale wy już jesteście w tym wieku, że ty już siedząc od niego 2 metry nie słyszysz go? Tak, no bo on tak mówi, a ja też niestety, on ma pewną niedyspozycję mówioną, a ja mam niedyspozycję słuchową, więc to się uzupełnia i... Starość, no, o tym mówimy. W końcu jest taka sztafeta nieporozumień. Czyli jak nie jesteście tym na K, to jesteście czy? Na K to już w ogóle... To znaczy, mamy swoje rodziny, swoje życia. Jesteśmy ludźmi, którzy zasiedlają tę planetę w jakiejś tam części. Ale to troszeczkę może trzeba o tym jednak, prawda, powiedzieć. Nie, Jacek, oczywiście. Chodzi odważnie o to, że jak pojawiliśmy, bo myśmy się pojawiali na różnych festiwalach, proszę państwa. I tam wszędzie, gdzie się nie pojawiliśmy, to wszędzie nam mówiono, ale wy nie jesteście tym... Tym na K? Tym nie. Pojechaliśmy na tak zwany festiwal kabaretowy i powiedziano nam, ale słuchajcie, wy nie możecie tu występować, bo wy jesteście teatrem, więc co wy tu robicie? No to pojechaliśmy na festiwal teatralny piosenki aktorskiej, tak? A oni nam powiedzieli, ale przecież wy nie jesteście teatrem instytucjonalnym. Ale jesteś bardzo skromny, Jacek, bo tam dostaliśmy szereg nagród. Ale ja to skromny jestem, nie będę o tym mówić. No i ale wy nie jesteście przecież teatrem instytucjonalnym, wy musicie jechać na jakiś taki teatr, jakiś festiwal ofowy. No to pojechaliśmy na ten festiwal ofowy i tam, ale słuchajcie, a wy nie jesteście teatrem ofowym, bo wiadomo, Grotowski, co? Krzyczy, nie krzyczycie tak jakoś, nie. No i w związku z tym postanowiliśmy, że będziemy po prostu mumiem, prawda? Czyli jakby taką totalnie ziemią niczyją,
i tak się definiujemy. Jako, ale zobaczcie, te czasy, w których taka szersza publiczność, nie ta ofowa, was poznała, no to jest jakby nie było... z całym szacunkiem do tego, bo to było jakieś fajne dzieło sztuki, ale to była reklama, nie? Super. Bo na co ja się wychowałem, tak. Część mojego życia się wychowała, a nocy reklamodawców, no. Żerców. Jean-Marie Boursicot, taki Francuz, zrobił takie przedsięwzięcie, nazywało się Noc Reklamożerców, gdzie puszczał wszystkie reklamy, i dobre, i złe. Ja tylko muszę powiedzieć, że w związku z tym, że Darek jest bardzo niewychowany, ponieważ wychowywał się tylko podczas jednej nocy w jednym roku. To naprawdę, a podczas... Dwa razy byłem na reklamożercu. Zero wychowania w ogóle. Nie. No ale jest coś takiego, tak jak mówisz, puszczał dobre i złe. Dzisiaj, tak. Akurat dzisiaj jesteśmy w dniu, w którym Amerykanie zobaczyli najdroższe reklamy, jakie kiedykolwiek są w Super Bowl, tak? Ja. Ale i tam jest też fajny moment, bo pojawiła się jedna z reklam, dotyczyła wolności słowa i Washington Post wypuścił taką reklamę, która pokazuje, że demokracja umiera w czasach czarnych i dlatego warto postawić naprawdę, bo ona może do czegoś dobrego doprowadzić, może pozwolić mądrze wybrać i tak dalej. I dzisiaj akurat jesteśmy w dniu święta naprawdę fajnej opowieści. Długo żeście wypędzali z siebie, jeśli potrzebowaliście w ogóle, to uproszczenie, że to są ci z tej reklamy? Ale skąd? Bo ja w ogóle uważam, że to znowu użyjemy jakichś dużych słów, sztuka. Mhm. On nie zależy od tego, czy to jest reklama, czy to jest opera, bo może być naprawdę hałowata opera, strasznie nieartystyczna i może być reklama, o czym się przekonaliśmy na Nocy Reklamożerców wiele razy, która jest po prostu dziełem sztuki. Ja pamiętam takie piwo, nie mogę powiedzieć marki, bo chyba w Polsce jest, francuskie chyba, czy belgijskie, miało takie reklamy, że wyglądało to zdjęciowo, operatorsko, jak super film. I były długie reklamy i na przykład operatorsko, zdjęciowo, klimatycznie, to było dzieło sztuki. W związku z tym my nie definiujemy sztuki jako jakąś przynależność do jakiejś szuflady. A te reklamy, nie wiem, czy były sztuką, czy nie, ale nas bardzo bawiły i robiliśmy dużo, żeby... pokazać swój świat. Bo to było z wami i było trochę jak z serialem dzisiaj, nie? Dobra, mamy pierwszy sezon Mumio, drugi sezon Mumio. Co oni wymyślą w trzecim? Czy oni dalej będą zabawni, czy nie? Bo tam wszystko jakby było jednym wielkim gagiem. No może. No, przede wszystkim mieliśmy tę, przepraszam. Przepraszam cię, Magda, bo Magda zwraca mi na to uwagę. Znowu dzwoni, zobacz. Mieliśmy tę możliwość współpracy z Iwem Zaniewskim. Zresztą, notabene, tak naprawdę te reklamy zrobiliśmy dzięki Jeremiemu Przyborze. To jest w ogóle taka legenda, ponieważ Magda przyprowadziła Jeremiego kiedyś na spektakl. Nieskromnie mówiąc, Jeremiemu się spektakl spodobał. Przekazał kasetę jeszcze VHS swojemu synowi, Kotowi Przyborze, który był współwłaścicielem agencji. Kotu. Przepraszam cię. Proszę. Kocie. No trudno. I oni postanowili z nami jakoś tam zacząć współpracę. A my gdzieś tam postawiliśmy takie warunki, że absolutnie możemy to robić tylko i wyłącznie na... Co robisz? Już się przesiadamy? Tak, czuję to. Tak? Dobrze. Teraz na światło? Potrzymać się z tego. Proszę Państwa, bo tak, bo to jest... No chyba jednak... Nie, to musi być drogą, ale nie, no nie drogą. Wiem, jak chcecie. Ale co, ale na światło zdążymy? Do czego? Na światłach zdążycie, to, tak. To tylko wszystko. Żebyście nie... Bo on musi uważać, bo on jest przeziębiony, wiesz. No ja wiem. Uważaj, bo tu masz jeszcze kamerę. Jest, Nie, to ty robisz. No ty wejdziesz tędy. No, widzisz, to nie jest łatwe. Wiedziałem, ale nie, Dominik musi nastąpić kiedyś taki czas. To jest historyczne, część, tego jeszcze nigdy nie było. Ja w tym nie uczestniczyłem, jest mi bardzo przykro, że to kolega zrobił, a nie ja. Ale macie tu jeszcze tak ładnie napisane. O, proszę, genialnie. Nie rozlej, proszę, ani ciut, bardzo bym cię prosił. No dobrze. Ale zobacz, od czasów, ile swoją drogą minęło lat? Od czasów talerzyka, na który wylewa się odrobina kawy i całego twojego monologu. No już nie wiem. Sto ile? 15 może. 15. Bo ta scena, kolego będzie grał teraz, ta scena, proszę Państwa, powstała 15 lat temu, 5 lat, czy 6, czy 7 po premierze spektaklu, który nosił tytuł Kabaret Mumio właśnie. On tak cały czas? Nie. Ty z nim wytrzymujesz już ile lat swojego? Ile ja wytrzymuję z Darkiem? Ile mam przyjemność wytrzymywać z Darkiem? O, może to jest niewątpliwe. 27, 8 może. Bo zanim powstało Mumio. Ludzie tyle ze sobą nie żyją. Bo to jest już jakiś kolor jubileuszu, prawda? Tak, my jesteśmy teraz, będziemy przeżywać jubileusz 21-lecia.
w sytuacji takiej, gdy mumia trwa 23. Jak? My mamy taką hołdujemy pewnym niekonsekwencjom, prawda? Wczoraj graliśmy spektakl Jeremina 102. Kiedy to Jeremi ma 104 w tym roku. Zawsze takie jest przesunięcie, które bardzo dobrze robi. Wtedy, panie Jacku, bardzo o takich rzeczach wsobnych. Mówię, przepraszamy, że nie bijemy brawa, ale nie mamy jak. W ogóle nie o to chodzi, chodzi o tło. Brakuje muzyki w tym programie i trzeba to jakoś zapełnić. Chodzi o to, że mówimy o wsobnych rzeczach, a przecież na zewnątrz jest świat. My niedługo będziemy robić taki przejazd po Warszawie z przewodnikiem w naszych osobach, gdzie będziemy mówić co, gdzie i w ogóle, dlaczego Szyldoza, bo nie chcemy też społecznie za bardzo, ale Szyldoza jest czymś strasznym, prawda? Jest, tak. No właśnie. Poczekaj, ten, no ja od razu będę jechał i łapał, jakby były tak, jakieś rzeczy, to możemy... Tak, przed wojną domową, a tutaj zaraz obok kręcono serial Squatch. Był taki serial Squatch? Niby nie ma głosu, ale zobacz, jak się rwie po prostu. Tak, wiesz, to jest tak, że łapie każdą możliwą sekundę. Drodzy Państwo, jeżeli Państwu podobał się przesiadka, to proszę dawać nam znać. Zrobimy to jeszcze raz, bo ja bardzo, bardzo żałuję, że się nie przesiadłem. Chciał też tędy właśnie... Jacek, natomiast wracając trochę do tamtego czasu, kiedy wchodzicie na rynek, no okej, okay, robicie teatr, ale w reklamie, to nie baliście się tego, że... Baliśmy się. Że w Polsce łapanie takich kontekstów nie zawsze wychodzi. O, teraz ktoś do mnie dzwoni. Ja tylko zobaczę, kto. Nie, oczywiście. Ale nie odbierz, Jacek. Jeśli chcesz, to ja odbiorę, muszę odpowiadać. No bo to może jest jakiś, a może to jest jakiś kontrakt reklamowy. Ale ja odbiorę, może. No ja odbiorę, Jacek. Ja odbiorę. Halo? Mówię wam, to może być ktoś, kto dzwoni i mówi, kurde, to są ci z tej reklamy. Cześć, Wojtku, ja teraz, wiesz co, nie... Wojtek dzwoni, z tego się... Ja rozumiem, tylko, wiesz co, ja jestem teraz akurat w taksówce w programie na żywo, więc jesteś też mniejszym w programie na żywo i ja oddzwonię później, tak? Czy to jest... No. Pozdrawiam. Ja mam tylko prośbę, że jeżeli z tego, co teraz się wydarzyło, będzie jakiś biznes, to chcielibyśmy mieć udziały. Tak, dobrze. To znaczy biznes polega na tym, że kolega... Mamy działkę w Warszawie, możemy coś tam zrobić, budować. Biznes polega na tym, że kolega mi dzwonił z namiarem na trenera, instruktora jazdy narciarskiej dla mojego syna, więc... Nie wiem, jakiś procent, no to ile to może być? 50 zł za godzinę? To zależy gdzie, jeśli to będzie stok szwajcarski, no to ja już sobie wyobrażam, ile to może kosztować. To... Jesteście artystami, was na to stać. Brenna. Stok jest Brenna, także... On przestanie kiedyś, czy nie? On się tak zafiksował, na pewno, że to jest niezwykły multiinstrumentalista. No. Czy ty z nim wytrzymujesz? Zdałem sobie sprawę wczoraj, że gdybym teraz był sam w tym hotelu, to mi było bardzo, bardzo przykro, prawda? To, że był Darek, że możemy przez te lata... I to jest niesamowite, że możemy w tych hotelach być jednak... śmiać się, nagrywać dalej, to z czego dzisiaj przychodzi wam się śmiać? Darek, ale ty musisz teraz jakoś zaistnieć. Darek, też oprócz, musisz, no. Ja wiem, że to było dobre. To było naprawdę... Ale już fujarka naprawdę zaistniała bardzo mocno. Tak, dobrze. Czyli co? Właśnie, bo mi strasznie się... Padło fundamentalne pytanie. Jesteśmy na Krakowskim Przedmieściu i pada pytanie, z czego dzisiaj w Polsce trzeba się śmiać? Z siebie. Niczego się nie trzeba. Śmiech nie może być przymusem. Śmiech jest czymś wolnym, spontanicznym. To jest przywilej. A najważniejsze to jest, i to podobno powiedział Woody Allen, a ja myślałem, że Bergson w tym swoim słynnym eseju, właściwie nawet więcej niż eseju, w tej rozprawie o komizmie. Komizmie? Naprawdę myślisz, że komizmie? Nie wiem właśnie. Chodzi o to, że są dwie możliwości, jak ktoś się... No bo co to jest komizm? Nieprzystawalność. Śmiejemy się z tego, co nie pasuje do naszych oczekiwań, tak? Chciałbyś. Burleska, prosta rzecz. Darek, ja się zbliżam do miejsca, w którym... A wysiadamy? Nie, brońcie, Panie Boże. Nie życzę wam, żebyście wysiadali pod tym Ministerstwem Kultury, ale no, jednak uśmiech i dystans do siebie to jest dosyć trudna rzecz. Właśnie o tym chciałem mówić. Facet słyszy pytanie, prosto wychodzi ze studia, więc wiesz, to... Tak, że dystans to jest jedno, ale druga rzecz jest pewnego rodzaju empatia i sympatia. To znaczy miłość do przeciwnika, żebym tak powiedział. Miłość do przeciwnika, tak. W czasach wrogów i awanturników. Ale jest możliwe, to już zostało pokazane, już Jezus Chrystus pokazał miłość do wroga. Także jest to możliwe.
i ten duch jest gdzieś, tylko można go gdzieś powziąć. No i teraz o co chodzi? Że ktoś się wywala, tak? Kobiet, no. Burleska, prosta rzecz, piękny garnitur, piękne ubranie, błoto jak dzisiaj, chlapa, wywala się i są dwie możliwości, można się z niego szyderczo śmiać, a można się położyć koło niego. Taka była kiedyś właśnie recenzja Woody Allena, że Woody Allen jak widzi, że ktoś ślizga się gdzieś na jakiejś właśnie powierzchni śliskiej i upada, to co on robi? No on też ślizga się, upada i leży obok niego. I tak. Na tym polega jakby jego... I staramy się my też tak robić. No. Dochodzimy tutaj do kolejnej rzeczy, takiej bardzo mocno w gruncie rzeczy u nas nieobecnej, to znaczy śmianie się z siebie. I kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który długo mieszkał w Stanach, jest dziennikarzem, opowiedział o jednej różnicy ważnej, którą zauważył, że w Stanach w stand-upach, jeżeli ktoś jest Żydem, robi żarty na temat Żydów i z nich się śmieje. Jeżeli ktoś jest katolikiem, śmieje się z katoli. Jeżeli ktoś jest, nie wiem... gejem, śmieje się z gejów. I tak dalej. Tak. U nas jest dokładnie odwrotnie. Śmiejemy się z tego, co jest po drugiej stronie i często szyderczo i agresywnie. U nas to w ogóle nie bawi. My uważam, że człowiek ma takie pokłady śmieszności sam w sobie, że naprawdę można się śmiać z siebie bez końca. Przy czym ja od razu zaznaczam, niestety, ja nie mam w prywatnym życiu dystansu do siebie. To jest... walczę z tym bardzo. Ale nie mamy co. Bez człowiekiem sceny, więc wierzę. Wszyscy jesteśmy słabi, prawda? Jesteśmy słabi. No ale na scenie staramy się z siebie raczej. Jednak. Czyli te spektakle, które robimy, staramy się szukać takich postaci, które mają jakąś biedę w sobie, są słabe, ale my tą biedę... Co jest słabe? Spektakle są wybitne. Ale postaci mówię, ja źle powiedziałem? Że postaci są słabe, biedne, ale my tą biedę, tą słabość afirmujemy. To w genialny sposób. Nie wyśmiewamy się z niej, tylko to jest taka właśnie miłość do tego, bo tylko słabość nas zbliża. Przepraszam cię, Darek, ale jak widzę go z tą filiżanką, to cały czas mam no i wlewamy i tak dalej. Tak, bo to jest popatrzone gdzie u jakiejś cioci. Tak, dokładnie. W prawdzie pewnej. Dokładnie. Tak. Ukradłeś cioci ludzki. Gag i na nim zaistniałeś. Nie, ta ciocia jest tak. We mnie. No, tak nawet naprawdę. A ona dostaje tantiemy za to, twoje, widzisz? Nie. Mam ciocię, wujka, który pamiętam, jak tańczył z takimi starymi ciotkami na weselu. To jest mój wielki zasób, prawda? Że mogłem w tych weselach uczestniczyć. Pozdrawiam wujka, który już nie żyje gdzieś tam przez Almament Schyberta. Ale zobaczcie, mówicie dzisiaj o Jeremim Przyborze. Wspominamy też o tym, jak wy się zachowujecie na scenie, że to jest jednak, nie wiem, czy dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek macie takie poczucie, czasy są na to, że ludzie rozumieją więcej z takiego czasem abstrakcyjnego żartu niż do tej pory? Wydaje nam się, że niekoniecznie tak jest, natomiast człowiek jest jednak plastyczny i formowalny i mamy takie doświadczenie właśnie z tymi reklamami pewnej sieci telefonicznej. Tak. Które to reklamy na początku były opiniowane jako niezwykle hermetyczne. Kto się z tego będzie śmiał, kto reagował. Po czym po kilku latach otrzymaliśmy kilka razy, ta kampania otrzymała nagrodę EFI, Efficacy, za skuteczność. Czyli okazuje się, że można przyzwyczaić wychować widzę. Otworzyć pewne obszary, które są absurdu, właśnie wspomnień cioci, wujka z wesela. To zależy, czym jesteśmy karmieni. Kiedyś jakaś stacja telewizyjna, nie powiem jaka, powiedziała nam, że słuchajcie, my tak naprawdę uwielbiamy was, pasjami oglądamy wasze programy ze znajomymi i tak dalej, ale wiecie, ale robimy telewizję dla szwaczek, włókienników, górników, hutników i to się nie zrozumie. No i właśnie po tych reklamach okazało się, że w ogóle były jakieś badania na temat odbioru, poczucia humoru absurdalnego i na początku były jakieś stosunkowo niskie, a potem podobno to wzrosło. Także gdybyśmy pokazywali rzeczy różne, niekoniecznie takie jak nasze, ale po prostu różne, jeśli chodzi o poczucie humoru, to być może to też ta widownia by czego innego chciała i byłaby inna. A teraz jest uznawana za ona i tak nic nie zrozumie, więc po prostu nie ma co im tam... Ale też czasy są inne. Dzisiaj każdy może coś fajnego nadać. Dzisiaj już nie musicie wisieć, nie zawsze trzeba wisieć na klamce w miejscach, w których do tej pory się wisiało i czekało, otworzą czy nie otworzą. Musimy coś, tak jak muzycy często się skarżą, idą do radia i słyszą, o ja 7 minut nie zagramy, to złe jest, nie? A później wyskakuje taki Dawid Podsiadło, grają niezależnie od tego, ile ma, bo i tak ludzie słuchają po prostu, nie? Pozdrawiamy Dawida w ogóle, tak. Kojarzysz się? Mamy mu przekazać... Macie to samo poczucie absurdu w sobie, mam wrażenie, czasem. Mamy, może tak, mamy przekazać Dawidowi
zaległego Wiktora, ponieważ wygrał tego Wiktora. Od nas. Od nas i już od 2 lat go przekazujemy, ale jesteśmy jest bardzo blisko. Na tej trasie, więc wiesz, tak to wygląda. Tak, tak, z czym wracacie na jubileusz? Aj, na jubileusz jak już we dwóch w tym samym momencie wzięliście właśnie głęboki oddech, to się boję. No, nie, no, teraz, teraz wszystkim wracamy. To znaczy obecnie, nie, proszę nie, Państwa, nie, tego nikt nie wie, a przynajmniej mało kto wie, że obecnie gramy 4 spektakle. Słychać podarku. Tak, 4 spektakle. Z Kabaret Mumio. Jednak. Mag, oczywiście. To jest wystawa spektaklu. A, teatr, Przybora, się przestraszyłem. Przybora, na, Przybora na 102. Z Magdą Umer i Welcome Home Boys. Welcome Home Boys, czyli taki jest spektakl nasz najnowszy, multimedialny, kinoteatralny, filmowo... Fabularny. Fabularny, filmowo-teatralny oraz mix, czyli taki mix naszych... The Best of Mumia. No, jubileuszowy. Trochę tak, jubileuszowy. Macie 21 lat, mimo że macie 23. 3. I to już jest benefis prawie, że? Boże, wy wyglądacie niezwykle młodo. Tak. Ty to masz taką twarz, Jacek, że po prostu ty zawsze będziesz facetem z filiżanką. Proszę bardzo, a dlaczego? Ja? Bo mam go bliżej. Rozumiem. Tak, tak. No poza tym wiesz, no kwestia jest... Czego? No, sceną. Brody może. Brody może, ja, prawda? Że jednak jest, Darek ma taką brodę w kolorze takim jaśniejszym i stąd takie może, prawda? Jeszcze jej nie mam. Okulary mam nowe też. To takie the best of jest dla tych, którzy chcieliby tak liznąć tego mumio, tego mumio, tego mumio? Nie, to też będą spektakle, które będą absolutnie inne. To znaczy tam się będzie będą się wydarzały różne rzeczy takie jubileuszowe. No nie chcę mówić dokładnie, bo to jest niespodzianka, ale, ale naprawdę no, nie będą to codzienne, zwykłe spektakle. Być może jeszcze będziemy robić pokaz naszych reklam właśnie, bo absolutnie się do nich... Czyli będzie przerwana reklama w waszym spektaklu? No, na spektaklu nie, być może nawet będzie plenerowy ogląd naszych reklam. Może będzie przejazd autobusem po Warszawie, gdzie będziemy pokazywać Państwu Warszawę, jakiej nie znacie. Ja próbowałem to dzisiaj robić, ale nie udało mi się ze względu na warunki głosowe. Tylko, dokładnie. Ale tylko na przykład tutaj... Tak, to jest Ministerstwo Sprawiedliwości, ja tak, więcej nie chcę wiedzieć. Par Szczelebrzyńskich w 1924 roku Szczelebrzyńscy założyli tutaj na początku mały skwer. On się rozrastał, ponieważ nie było odpowiedniej pielęgnacji. Później się okazało, że ten brak pielęgnacji skweru spowodował naturalny rozrost bardzo rzadkich roślin. Między innymi rośniczka okrągłolistna, bedłyżek, halcelnik. I pojawili się naturoznawcy, tak się nazywali wtedy ekolodzy, i oni otoczyli to takim murkiem. Tak. Potem przyszły dzieci ze szkoły numer 74 i dokonały rozbioru tego muru. Dlaczego? Ponieważ mieli zajęcia z konstrukcji i mogli używać tych materiałów, mieli zezwolenie od Rady Miasta. Okazało się, że to spowodowało dalszy rozrost, ponieważ dzieci na obuwiu rozniosły nasiona dziewięcznika. A dziewięcznik jest tak niesamowitą rośliną, która się wyłącznie rozsiewa poprzez przyklejenie do podeszwy. On inaczej się nie rozsiewa. Inaczej by się to nie rozsiało. A tutaj Państwo nie widzieli, właśnie otwierał drzwi pan Konstanty Brygiel. On miał dzisiaj niesamowite trudności, jeśli chodzi o dzieci. Z żoną. Z żoną. Bo żona mówi, zrobim te kanapki jak zwykle. Dzieci płakały, mówiły, dorzuć nam tam. No wiadomo. No czego? No wiadomo. Tak. Każdy co innego. Mama, nie dorzucaj, nie dorzucaj. Ojciec potajemnie dorzucił. Dzieci przestały płakać. Matka mówi, przestałyście płakać, dorzucił wam. No takie były rzeczy. No, to Warszawa, proszę Państwa, jest niesamowitym miastem, tu się tyle dzieje. A ja o Srebrnej od samego rana. Macie rację, jest weselej w innych miejscach. No. Tak. Gdzie was będzie można łapać? Bo rozumiem, że czekamy do wiosny z tym przejazdem przez Warszawę jednak. Mimo wszystko, po pierwsze czekamy, okolicie aż Darek wyzdrowieje. To wyzdrowieje. Okolicie czerwca. Tak, okolicie czerwca. Przez cały czerwiec może nawet. A w międzyczasie jesteśmy w Warszawie, proszę Państwa, cały czas. Mniej więcej co miesiąc w Teatrze Ateneum właśnie z Magdą. Z tą, która dzwoniła. Tak. Magda dzwoniła? Nie. Nie, twoja żona. Nie, Magda nie jest żoną Darka. Nie jest. Magda jest ciotką Darka. I moją też. Mizerią. Także w Teatrze Ateneum, Przybora na 102, w marcu, już bardzo mało biletów, albo może nawet nie ma, także przepraszam, ale znowu w kwietniu, gdzie jeszcze są bilety. Poczekajcie, ale dziewczyna, która z wami grała wtedy, to jest... Jadwiga. Żona, Jadwiga. Jadwiga, no właśnie. Tak, Jadwiga. I ona was trzyma jakoś jeszcze? To jest jedyna, która was rozumie czasami, czy nie? To znaczy, my się jako małżeństwo nieustannie docieramy, ale bardzo kocham moją żonę. Bo trzeba wyjaśnić, proszę Państwa, tę... Zawiłość. Wszyscy myślą, że Jadwiga i ja to rodzeństwo.
że Jacek jest moim szwagrem. No. Może sobie wyobrazić. I często, i często tak. I często tak mówię, że wy jesteście rodzeństwem, a Darek jest ciałem obcym. A tymczasem ja jestem ciałem obcym. Bo oni są małżeństwem, a ja jestem ciałem obcym. Co prawda, jesteśmy spowinowaceni, ponieważ Jadwiga jest matką chrzestną mojego syna Jana. Tego, którego instruktor dzwonił. Nie. Nie. Człowiek, który ma instruktora. Instruktor dla Bruna, dla najmłodszego. Natomiast Jan jest synem moim, prawda? I Jadwiga jest jego mamą chrzestną. Dobrze. Natomiast moja żona jest... Ewa. Jest chrzestną mamą Magdaleny, drugiej córki Darka i Jadwigi. Pierwszej córki, bo ja mam dwie córki i dwóch synów, a to jest pierwsza z dwóch córek. Tak. Darek, wiesz co? Dzwonią do nas z Komendy Miejskiej Policji w Śródmieściu, że masz niezapięte pasy. To jest prawda, ale no. Nie piszczy. Nie, ale musisz. Nie piszczy. Jak mi zapiszczy Brudziński, to dopiero będzie awantura. Myślałem, kurczę, się nie wyda, próbowałem. Wyda się. Do momentu, aż tak trzymałeś tą fujarkę, to wiesz, nie było widać, ale teraz to się... Ja mam pewne zaburzenia i mam nawet takie pozwolenie na jazdę bez pas. A, i bez fotelika, to już wiemy. Ale już. To jest zawsze to. Z którym z was trudniej wytrzymać? Ze mną. Na pewno ze mną. Chyba z Darkiem, no to jest straszne. No, czemu, tak, taki gaduła? Nie, bo... Jestem impulsywny, mam wiele. Nie, bo ja jestem taki bardziej... Taki intelektualista. Taki uładzony, prawda, że Darek wszystko powie, a ja tak się uśmiechnę, jestem taki bardziej koniunkturalny. W związku z tym... To zabrzmiało Jacek, tak? Ale pokornie chyba, nie? Ale super, no, tak, zdecydowanie mam nadzieję, tak. No. Nie, ja niestety jestem impulsywny i walczę z tym, próbuję, ale nic nie mogę zrobić sam z tym. Impuls, akcja, reakcja. Nie mogę się powstrzymać. I dlatego tracisz głos, widzisz, bo się po prostu... No właśnie. Ale wiesz, to jest bardzo symboliczne, bo jest jeszcze jeden człowiek w Polsce, który wczoraj stracił głos. Zgadnij, jak się nazywa. Andrzej Blacharka. Nie. No tak, ale Andrzej też stracił. Ale i Robert też. Nie wiedzą, jaki Robert. Nie wiedzą. A wiosna podobno przyszła. Wy politycznie w ogóle nie żartujecie, nie? Nie, nawet nie wiem, czy to jest polityka za bardzo. Znaczy, krysztale pomyję, to tak, zawsze tak, takie tak. Ja ostatnio też użyłem takiego sformułowania, że dlaczego jest smog? Mhm. Bo się pali śmieciami, prawda? No tak. I my nie palimy tym paliwem w naszym mumiowym piecu. I to się dalej, mimo wszystko są widzowie. Mimo wszystko są widzowie, tak. A może dzięki temu są widzowie. Bo dzisiaj to trochę jest tak z takimi politycznymi kabaretami, że one mają bardzo krótką datę przydatności do spożycia też, nie? Albo że wychodzisz na scenę, wystarczy, że wypowiesz nazwisko i już jest rechot, już właściwie nie ma co gadać na więcej. No. Więc jesteście bardziej uniwersalni dzięki temu. Czy tak? Ale to nie jest jakiś wysiłek. Ja nie wiem, przecież my nie robimy tego, żeby być uniwersalni, albo żeby nie być uniwersalni. My robimy naprawdę to, co nas... To jest naszą, bardzo, że tak powiem, cenimy i się ubimy w sobie, żeby zawsze robić to, co nas naprawdę kręci, co nas naprawdę śmieszy, co nas naprawdę bawi. Tak powstało nasze spektakle, to jest bardzo niesamowite chyba i dziwne, może musi widzowie poczuć dotknięci. Zaproszamy panów na spektakl. Tak. Pana też, bo bez Dominika to tutaj no właśnie, wiesz, no właśnie. Każdy ma właśnie, swojego Darka. Ale myśmy panu Dominikowi w ogóle nie poświęcili czasu, ja teraz mam totalne wyrzuty sumienia. Proszę Państwa, stał to był finał. Ale niech ja to dokończę. Wszystkiego najlepszego. Ja chciałem powiedzieć, że o czym ja mówiłem? Że bardzo dziękuję widzom za to, że oglądali. Nie, że właśnie nie myślimy widzem. To znaczy, jak zrobiliśmy pierwszy spektakl, nie myśleliśmy, zrobimy to, bo ktoś to będzie oglądał. Ale Darek, to, co nas cieszy. Ale pan już marznie. Kolejny gość już marznie. Dokładnie. Mam tylko prośbę jeszcze, żebyście... Czy możecie zapowiedzieć... Nie rozpinać pasy. Nie, na razie nie. Ale zapowiedzieć kolejną część programu. Zagrać właśnie taki dżingielek i to będzie wprowadzenie do Onet24, dobrze? Szanowni widzowie, Darek Basiński i Jacek Borusiński. Na finał wylew zrobić na finał? Zrób na wylew. A teraz Iwona Kutyna, Onet24. Zapraszam.